sytuację każdego sportu trzeba by rozpatrywać indywidualnie, natomiast jeśli mówimy o jakimś generalnym trendzie, to moim zdaniem te duże porty będą jeszcze większe, a małe no, pozostaną małe. Część z nich pewnie będzie no, przeżywała trudności tak, w niedalekiej już przyszłości. Są jak często dwie strony medalu. Tak? Jedna jest taka, że Cargo w Katowicach mieliśmy już tak? I ten port lotniczy udowodnił, że tam potencjał Cargo jest. Natomiast druga strona medalu to jakby struktura ruchu Cargo w naszym kraju. W ogóle w Europie 60% cargo lata w brzuchach samolotów pasażerskich, samolotów rejsowych. Natomiast ruch takich właśnie samolotów, i mówię o tradycyjnych przewoźnikach, na lotnisku w Pyrzowicach jest ciągle jeszcze niewielki. Wydaje się jednak, że wraz ze wzrostem tego ruchu, ale przede wszystkim wraz ze wzrostem ruchu all cargo, no tam rzeczywiście taki rodzaj ruchu, takie przewozy mogą zafunkcjonować. Ten kończący się już rok 2014 to należałoby ocenić pozytywnie, bo jednak w większości portów ruch wzrósł. Mamy do czynienia z niejednokrotnie bardzo dużymi wzrostami. Port lotniczy w Gdańsku przekroczy 3 miliony, port lotniczy w Warszawie przekroczy 10 milionów, czyli jest to bardzo, bardzo pozytywny dla portów lotniczych rok. Sądzę, że przyszły nie będzie wcale gorszy, a powiedziałbym, że nawet lepszy. Tak mimo wszystko po tym kryzysie lat 2008-2009-2010 odbijamy się już do góry i takiego trendu wzrostowego należałoby oczekiwać na najbliższych kilka lat. Takie administracyjne przepychanki, one były i będą, tak? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozwiązania prawne, to mimo pewnych niedoskonałości jesteśmy po dobrej stronie i na tych rozwiązaniach, które w tej chwili funkcjonują, można bazować. Ja większe wyzwanie widzę w tym, że ciągle jeszcze nie ma czegoś, co można by nazwać strategią rozwoju sektora, tak? Czyli pewnego dokumentu, który pozwalałby adresować właśnie między innymi takie spory formalne, czy sposób, w jaki lotnictwo będzie się rozwijało versus transport samochodowy czy transport kolejowy. I to jest większa bolączka, gdzie rząd mógłby naprawdę dodać wartość. Od jakiegoś czasu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju funkcjonuje taki pomysł aktualizacji programu rozwoju sieci lotnic i lotniczych urządzeń naziemnych z 2007 roku. No, niestety to cały czas jest jeszcze pomysłem, a nie wyszło, że tak powiem, na światło dzienne jako konkretne zapytanie czy zlecenie do firm, które mogłyby taką strategię opracować.